Cześć! Dzisiaj poznamy 5 dziwacznych zwyczajów w Chinach, które bardzo mnie zaskoczyły, gdy tutaj przyjechałem i ciągle uczę się nowych, więc możliwe, że powstanie kolejne 5 albo nawet 10, być może nawet 100. A pierwsze, nie dziękuj w Chinach. To znaczy, możesz dziękować, ale nie rób tego zbyt często, ponieważ jeżeli dziękujesz zbyt często, to tworzysz tym samym w psychice Chińczyków barierę między sobą a nimi. Więc jeżeli jesteście dobrymi przyjaciółmi, dobrze się znacie, to nie dziękujecie sobie. Jeżeli jesteście na stopie oficjalnej i jeszcze tak dobrze się nie znacie, to wtedy można podziękować. Ale ogólnie zbyt częste dziękowanie to nie jest zbyt mile widziana rzecz tutaj. Więc z tym mam duży problem, ponieważ w naszej kulturze dziękowanie jest mile postrzegane, więc staram się opanowywać. A słowo dziękuję po chińsku to xiexie. Ewentualnie można też powiedzieć gansie, które jest dosyć mocniejsze, albo dłosie, co znaczy bardzo dziękuję. Ale najpopularniejsze jest siesie. Numer 2. Brak parteru. Nie ma tutaj czegoś takiego jak parter. Jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i tak dalej piętro. Więc to, co dla nas jest parterem, w Chinach to jest pierwsze piętro. Z początku też byłem dosyć zaskoczony, jak ktoś mi powiedział, że mieszka na pierwszym piętrze, to chciałem iść na górę, a okazało się, że to jest właśnie piętro przy samym na samym parterze. Więc to jest kolejna rzecz, która bardzo różni Chiny od reszty świata, wydaje mi się. Trzecia rzecz, numer 3. Klaksony. Wszędzie na ulicy słychać non-stop klaksony. Każdy trąbi. Z początku wydawało mi się, że wynika to z tego, że kierowcy tutaj są bardzo nerwowi. Ale jak się potem okazało, oni po prostu używają klaksona jako sygnału ostrzegawczego. Na zasadzie takiej, że uwaga, jadę. Więc ruch jest tutaj dość mocny, zarówno jeśli chodzi o pieszych, jak i rowerzystów, jak i ludzi na skuterach, na motorowerach, a na wszystkim, czym da się jeździć i chodzić tak naprawdę. A więc kierowcy mają już ten nawyk, że bardzo dużo trąbią, ponieważ chcą być pewni, że ktoś wie, że oni będą jechać. Więc nie wynika to z samej nerwowości kierowców, ale po prostu z przeświadczenia, że chcą się zabezpieczyć w jakiś sposób. To samo się dzieje tak naprawdę, jeżeli jadą na rowerach albo na skuterach. U nas w Europie jest to trochę inne, ponieważ u nas nawet jak się jedzie na rowerze, to się często dwa razy zastanawiamy, czy użyć dzwonka, bo może to zaniepokoić kogoś. To tutaj w ogóle się tym nie przejmują. A jeśli chodzi o przechodzenie przez ulicę, to już jest wolna amerykanka. Przeważnie ulice są bardzo szerokie, a ruch jest dosyć intensywny, więc zazwyczaj kończy się na tym, że wchodzi się na środek ulicy, czeka się, za nami jadą samochody, przed nami jadą samochody i trzeba po prostu wyczuć moment, w którym można przejść kawałek dalej. A jeśli chodzi o numer 4, nipangla, to znaczy, o, przytyłeś, przytyłaś. Więc to jest jeden ze sposobów na przywitanie się tutaj, który pewnie dla wielu obcokrajowców może być rażący i przykry, to tutaj jest traktowany jako coś miłego. Jeżeli mówię, o, przytyłeś, to znaczy, że dobrze ci się powodzi. Pewnie to wynika z tego, że ta kultura jednak jest bardzo mocno zakorzeniona w jedzeniu i wszystko kręci się wokół jedzenia. A więc uznanie, że ktoś przytył, świadczy o tym, że jest fajnie, bardzo dobrze. Z drugiej strony, jeżeli komuś powiesz, że schudłeś albo schudłaś, to znaczy, że niewyraźnie wyglądasz, że coś jest z tobą nie tak, że pewnie się przepracowujesz. Aczkolwiek zauważam, że trzeba uważać, zwłaszcza przy młodych dziewczynach, z tym, gdyż jeżeli powiedziałem raz do studentki swojej, o, przytyłaś, to nie była zachwycona z tego stwierdzenia, ale to wynika prawdopodobnie z tego, że są już bardziej przesiąknięte zachodem i wszystkie chcą schudnąć, wyglądać jak modelki i tak dalej, i tak dalej. A inny sposób na przywitanie, zwłaszcza po południu, to jest zapytać się, czy już coś jadłeś, jadłaś. Ewentualnie, czy jesteś pełny, czy pełna. I często można usłyszeć pytanie, czy balomej, albo niczyle ma. To znaczy właśnie, czy balomej znaczy, czy już jesteś pełny, a niczyle ma, to znaczy, czy już jadłeś. I na początku po angielsku do mnie się zwracali studenci z tym pytaniem,
Co było dla mnie trochę zaskoczeniem, ponieważ nie rozumiałem, dlaczego się mnie o to pytają. Czy chcą iść ze mną na obiad, czy chcą mi zaproponować coś do jedzenia? Ponieważ w naszej kulturze europejskiej, a zazwyczaj, jeżeli pytamy kogoś, czy coś już jadłeś, to znaczy, że coś z tego ma wynikać dalej, prawda? No to w Chinach jest to po prostu sposób na przywitanie i tak naprawdę nie interesuje ich zbytnio, czy faktycznie coś jedliśmy, czy nie. Więc możemy tylko odpowiedzieć, tak, oczywiście jadłem, albo nie, jeszcze nie jadłem, ale to nie ma znaczenia większego. No i jedna z ciekawszych rzeczy, którą dzisiaj poznałem od mojej studentki, a co wcześniej już zauważyłem, czego nie rozumiałem, dzisiaj dopiero nauczyłem się, o co chodzi. Jeżeli Chińczycy chcą pokazać na jednej dłoni 1, 2, 3, 4, 5, to jest tak jak u nas, w miarę okej. Okay. A z tym, że trzeba zwrócić uwagę, że dwa pokazują w ten sposób, nie tak, bo to oznacza 8. Tak jest, Chińczycy znaleźli sposób, żeby pokazać na jednej dłoni wszystkie liczby od 1 do 9. Więc mamy 5, potem mamy 6. Tak wygląda 6. Potem mamy 7. Tak wygląda 7 w ten sposób. Potem mamy właśnie 8, a potem mamy 9 w ten sposób. Więc prawdopodobnie z powodu tego, że zawsze mają jedną rękę zajętą trzymaniem pałeczek i jedzeniem, musieli wymyślić sposób, żeby pokazać wszystkie 9 cyfr na jednej ręce. Więc jest to ciekawe o tyle, że w sklepie raz ktoś się mnie zapytał, nawet próbował po angielsku powiedzieć do mnie, że mam zapłacić 6 juanów i mówisz 6, 6. A ja słyszę 6, ale patrzę na tą dłoń i myślę, nie wiem o co ci chodzi. Więc teraz dopiero rozumiem, że to znaczy po prostu po chińsku 6. Więc to tyle, jeśli chodzi o 5 ciekawostek, które poznałem w przeciągu pierwszych 2 miesięcy życia tutaj. Z pewnością poznam ich jeszcze dużo więcej. I chętnie się z nimi podzielę. Gdybyście mieli jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Oczywiście, jeżeli zasubskrybujecie, to będziecie mieli dostęp do wszystkich różnych ciekawostek, jakie będę umieszczał na tym kanale, więc miłego dnia i wesołych świąt.